W tym roku w konkursie Warsaw Spirits Competition pierwszy raz postanowiliśmy uhonorować nie tylko te produkty, które są dostępne w sklepach, ale też pewne ciekawe domowe receptury zgłoszone przez hobbystów. I jednym z takich hobbystów jest Bogumił Rychlak, który podpisuje się jako bogi na swoich produktach. Facet, który z jednej strony ma swoje sukcesy autorskie, dwie książki poświęcone nalewkom, dwa stałe cykle poświęcone sztuce nalewkarstwa i likiernictwa, w historii likiernictwa w każdym numerze Aquavite, ale też stworzył między innymi receptury absyntów, które były sprzedawane i produkowane swego czasu we Francji. Też chyba postać znana z różnych forów internetowych dotyczących likiernictwa, tłumacz z obcych języków, dzięki czemu bez problemu porusza się w recepturach z różnych okresów, łącznie ze średniowieczem i w literaturze niemieckiej, i francuskiej, i brytyjskiej, i łacińskiej. Więc mamy tutaj rzeczywiście bardzo, bardzo ciekawego autora i bardzo ciekawe receptury. Jedna z nich otrzymała podwójne złoto w konkursie. To jest angielska gorzka. Cóż, angielska gorzka to taki był alkohol, który ja jeszcze pamiętam z czasów PRL. I pamiętam, że bardzo, bardzo ten smak lubiłem. Jego cechowała taka nuta gorzkiej pomarańczy, co nie było wtedy tak częste w tych PRL-owskich likierach, gdzie rzeczywiście miało to taki smak, jakby te pomarańcze były gdzieś importowane z Sycylii czy może z Hiszpanii, w każdym razie nie jakieś greckie czy z krajów dalekiego Związku Radzieckiego. Więc mamy tutaj wśród tych nagród odtworzenia angielskiej gorzkiej. Mamy też inne receptury, które Bogi odtworzył. Wachmistrzówka, bardzo ciekawa rzecz. XVIII-XIX wiek ten likier był już wtedy popularny, ale mamy też jego kolejną ekspresję dotyczącą żubrówki. A żubrówki, do starzenia której on używa glinianych amfor. No więc porozmawiajmy chwilę i o tych recepturach, i o pewnym fenomenie takiego nalewkarstwa, które może nie korzysta gdzieś z najnowszych doświadczeń, a właśnie poszukuje daleko w kulturze, daleko w literaturze, w starych recepturach. Jest to rzecz naprawdę, wydaje mi się, bardzo interesująca. Ja Bogusia znam już od wielu, wielu lat, chyba dłużej od ciebie. Tak powiem, że jak pierwszy raz się z nim spotkałem, to nie pamiętam, jak do domu wróciłem i to mi jeszcze do dzisiaj wypominają. Ale z Bogusiem też właśnie, jak wspominałeś, że robił absynty, to tutaj razem żeśmy robili też miniaturki jego właśnie absyntów. Bogi absynt i żubsynt tutaj są podpisane, to wszystko żeśmy zrobili. No i Boguś jest faktycznie mistrzem w odtwarzaniu takich receptur bardzo, bardzo starych, ponieważ właśnie jak mówiłeś, jest tłumaczem i zna między innymi język francuski, to właśnie te stare receptury likierów z jakichś tam starych książek francuskich odtwarza, ale też zajmuje się tutaj polskimi różnymi likierami, nalewkami, ale też nie tylko piwem, miodem. Człowiek, można powiedzieć, a orkiestra, co jak mówiłeś, można też dzięki temu dzieli się swoją wiedzą na ten temat w Aquavite. I oczywiście ja nie wiedziałem nawet, że bierze udział w tym konkursie, ale jak się dowiedziałem, że tutaj zdobył główną nagrodę w tej kategorii, to powiem, że nie byłem zaskoczony, ponieważ te jego produkty, faktycznie one się cechują taką dość dużą złożonością. I z tego, co ja jeszcze znam Bogusia, on jest bardzo skrupulatny i tutaj podaje czasem
różne miary z taką dokładnością, że często się właśnie też spotykał z jakimś niezrozumieniem tego, że jest taki dokładny, no bo dla niektórych domowych producentów, prawda, trochę w tą, trochę w tą, to nie ma znaczenia. Dla Bogusia ma to bardzo duże znaczenie i właśnie może dzięki temu takie sukcesy odnosi. No to w ogóle jest, mam wrażenie, że nalewki są takim tematem, który mam nadzieję, że troszeczkę wypłynie u nas, bo zazwyczaj kojarzy się raczej ze słodkim ulepkiem. Natomiast tutaj zdecydowanie czuć jakość i bardzo dużo pracy włożonej. Jak ja przeglądam sobie teraz moje notatki i oceny, no to widzę, że no zdecydowanie wcale się nie dziwię, że jest to Double Gold, bo tak dużo ciekawych niuansów, jakie ja tam znalazłem, to ile czasu spędziłem przy po prostu tych samplach, jakie to było przyjemne, na mnie zrobiły one bardzo duże wrażenie. Więc no co, tylko gratulować i czekam na więcej. Ja mam to szczęście, że dostaję od niego mniej więcej raz na miesiąc, raz na dwa miesiące różne próbki. I tak jak Łukasz Czajka powiedział, no też nie byłem zaskoczony wysokim poziomem tych produktów, bo mówiąc szczerze, zdarzają się jemu jeszcze lepsze likiery niż te, które przysłał na konkurs. No jedno, czego można żałować, że tego wszystkiego powstaje bardzo mało. Tak, bo z tego co pamiętam, tutaj ilości to są takie chyba litr dwa tego rzędu bardziej niż, prawda, 10-20. No, tutaj Adam, wiesz, nie wiem jak często i czy w ogóle jesteś w Rzeszowie, ale my już z Łukaszem byliśmy kiedyś w Bogusia, także. Jest to dobry argument, żeby się wybrać, jak najbardziej. Tak. Ja myślę, że w takim razie jak skończy się koronawirus, COVID, te wszystkie obostrzenia, to wybierzemy się wszyscy razem odwiedzić Bogumiła Rychlaka i jeszcze raz jemu pogratulować znakomitych receptur, a przy okazji też podpatrzeć jego domowy warsztat i jego no, herbarium, które z racji warunków mieszkaniowych no nie jest gdzieś szklarnią, ale jest zbiorem mnóstwem puszek, pudełek, w których trzyma naprawdę przeróżne zioła, bo jak kiedyś robiłem spotkanie z absyntem i poprosiłem go, żeby mi przysłał kilka gałęzi piołunu, to najpierw mnie zapytał, jaką odmianę bym chciał, a potem i tak mi przysłał tego, no nie pamiętam, chyba 6 różnych odmian piołunów z różnych części świata, więc no jest to rzeczywiście chylić należy czoła i gratulować tak wspaniałych, ciekawych receptów. Bogumił Rychlak, autor 2 książek poświęconych nalewkarstwu, autor pewnie kilkuset albo tysiąca czy więcej receptur. Sam tworzysz swoje receptury nalewek, likierów, ale też odtwarzasz dawne receptury. Ja się skupiam, żeby czerpać jednak z tych źródeł, bo to są sprawdzone, można powiedzieć, tutaj i metody, i zalecenia, jakie można w tych starych książkach znaleźć, więc zawsze coś ciekawego można tam wyszukać. Czyli szukasz po starych księgach, po starych materiałach dotyczących receptur. Jeżeli uważam, że na przykład mam jakąś taką bazę, mam już wersję, co mógłbym, od czego zacząć, od czego wyjść, no to biorę to jako bazę, a już własne moje rozwiązania są na przykład. No, z zawodu jesteś tłumaczem, na pewno to pomaga, bo przecież oczywiście, szukasz... Oczywiście, tak, wiadomo. Czyli w jakim obszarze językowym i powiedzmy czasowym się poruszasz? To znaczy, no ja przede wszystkim, najwięcej książek, co ciekawe, to można znaleźć po niemiecku. To jest w ogóle jakiś fenomen, ale najwięcej książek w tym temacie wydane przez osoby naprawdę takie, że tak powiem, światłe i zasłużone dla rynku, dla przemysłu spirytusowego, no to są książki po niemiecku wydane przez okres między od 1800 z hakiem aż po lata współczesne, czyli nawet do roku 1950 któregoś. Więc tak to można ten zakres określić. Starsze książki też można oczywiście znaleźć,
wtedy no, przeważnie ten autor no, jest albo bardziej lub mniej anonimowy. No i też przepis jest na zasadzie taki postawić na słońcu, dwie garście, na dwa palce, wiadro i te wszystkie różne dziwne miary albo dziwne metody. Łącznie na przykład jak w innych książkach, to już bardziej brytyjskich, jest mierzenie temperatury łokciem na przykład, jak się tutaj osoba oparzy, no to wie już, że jest dobra temperatura, że ten syrop będzie dobry na przykład, czy piwo i tak dalej. Więc to są rzeczy, które się tak można powiedzieć troszeczkę przenikają, ale zawsze coś można z tego wyciągnąć, wysupłać. No właśnie, jak sobie radzisz z tymi jednostkami miary, bo przecież kiedyś funt ważył... No właśnie, no tutaj niestety to jest poważny problem, bo trzeba za każdym razem sprawdzać, czy w danym okresie, to mógł być na przykład kwestia paru miesięcy, paru lat, czy nie nastąpiła jakaś zmiana, ponieważ ktoś zawojował tę część Europy i wprowadził swoje jakieś tam na przykład miary imperialne i tak dalej. Więc trzeba tutaj na te rzeczy zwracać uwagę. No i starać się też dostosowywać. Na przykład no tutaj przykładem może nie będzie przykład z nalewkarstwa, ale z piwowarstwa, gdzie jeżeli weźmie się przepis na jedno piwo i tam są podane przyprawy, no to ilość tych przypraw w przeliczeniu na polskie miary jest po prostu przepotężna. I ja zrobiłem takie jedno piwo dawno temu kiedyś, Windsor Ale, i tam było tego kardamonu, według moich tych obliczeń, tyle po prostu, że ono potrzebowało roku, żeby w ogóle można było je skosztować. Bo tak kardamon zdominował. Potem, jak poszukałem innych książek, dowiedziałem się w ogóle, że wtedy autor tego przepisu nie miał na myśli wcale kardamonu, tylko miał na myśli rajskie ziarna, czyli ten aframon. Kompletnie inna przyprawa, ale Polacy, którzy tłumaczyli książkę, to w 1820 roku tam Soczyński chyba ją tłumaczył, no to przetłumaczył sobie, co mu pasowało i że to jest kardamon, czy kardymonia, jak oni to mówili wtedy, i spokój. I tak to trwało i teraz można wiele znaleźć właśnie takich kwestii, gdzie nie do końca wiadomo, jaki powinien być składnik. To tutaj od razu można nawiązać do tej benedyktynki, gdzie w roku 1935, według tego przepisu, z którego ja korzystam, jest podane właśnie w roku 1935 w książce na potrzeby przepisu, to chyba Walter napisał, Erich Walter, na potrzeby przemysłu spirytusowego, są kwiaty arniki. A w innych przepisach, które niewiele się różnią składem, to są kwiaty w rotyczu. No i teraz, który kwiat powinien być? No, rozumiem, że dochodzisz do tego poprzez eksperymenty, bo jesteś o tyle tak nietypowym naukowcem, że tak, nie tylko sięgasz do starych książek, ale potem bierzesz próbówki, bierzesz kolby, butelki, bierzesz zioła, bierzesz korzenie i pracujesz nad tym, żeby tą starą recepturę odtworzyć, i tak powstają twoje likwory. No na przykład angielska gorzka, o której pewnie będziemy rozmawiać, no to ona przede wszystkim powstała tak, że ja znalazłem przepis mi się spodobał, dostosowałem go tak, żeby pasował mnie i po prostu wsypałem te zioła do słoika, zamknąłem, napisałem datę i tak leżało. I ile czasu leżało? No ona była nastawiona, proszę pana, w 2018 w maju, a leżała jeszcze chyba 2 albo 3 lata wstecz, w tym słoiku, zamknięta szczelnie, cała ta mieszanka ziołowa. I to też może było ciekawe rozwiązanie, bo zioła miały czas ze sobą się jakoś tam połączyć, a nie miały dostępu powietrza ani nic, bo to było w słoiku zamknięte. I dopiero potem całość została zalana. Znaczy w większości przypadków, może poza takimi likierami jak benedyktynka czy jak szarotere, nie jesteśmy w stanie tak naprawdę często sobie wyobrazić, jak one mogły smakować, bo ich po prostu nie ma od bardzo, bardzo dawna na rynku. Natomiast korzystając z tych starych receptur, z dużym prawdopodobieństwem można powiedzieć, że przywracasz ten stary smak. Oczywiście pewnie alkohol bazowy był trochę inny. Być może też zioła zbierane w innej części Europy też mogły być trochę inne. To ma diametralny wpływ właśnie tutaj na całokształt, czyli też trzeba tutaj pewne rzeczy wprowadzać. Czyli na przykład jeżeli do angielskiej gorzkiej z tego 1810 chyba tam czy pierwszego roku, tutaj autor ten Buchheister podaje, że najlepszy będzie spirytus albo winny, albo dobry ziemniaczany jakiś niemiecki, no bo wtedy był dobry ziemniaczany niemiecki, ale przecież wiadomo, że teraz nie wiadomo, czy my znajdziemy aż taki dobry spirytus i czy w ogóle właśnie będzie na przykład pasował.
czyli już trzeba pewne jakieś tutaj zmiany wprowadzić, bo też nie mamy pewnych, że tak powiem, składniki typu właśnie zioła, przyprawy i tak dalej, one mniej więcej będą podobne, choć oczywiście będzie wpływ tego, gdzie zostały zebrane i tutaj kwestia zanieczyszczenia powietrza i te wszystkie różne aspekty, ale mimo wszystko gdzieś no, będziemy się zbliżać do tego założenia podstawowego, jakie one mają dawać nuty. Natomiast właśnie kwestia alkoholu, czy tego tutaj no, trzeba się bawić. No tak na przykład, dobrze, jeżeli mogę o tej angielskiej gorzki jeszcze tutaj dwa zdania dodać, no to tutaj ta kwestia była taka, że tam jest polecany syrop z wiśni. Ja stwierdziłem, że jeżeli jest polecany syrop z wiśni, no to co jest lepsze od syropu z wiśni? No sok z wiśni? Wino wiśniowe. Wino wiśniowe. Deserowe, ciężkie deserowe wino wiśniowe, którego praktycznie już nie ma. No to czyli jeżeli jesteśmy w roku 1891, no to gdzie będziemy tego wina szukać? Teraz będziemy go szukać w Polsce, no bo tam były wina owocowe popularne. I znajdujemy, tutaj mam ten fragment, gdzie ta kartka jest. O, ilustrowany kucharz krakowski, rok 1897, więc różnica niewielka i jest przepis na wino z wiśni. I według tego przepisu robimy wino z wiśni i tym winem dosładzamy angielską gorzką. Cały czas pozostając mniej więcej w tym okresie, kiedy jeden trunek i drugi mógł powstać. No dobrze, to powiedziałeś parę zdań na temat angielskiej gorzkiej, ale mamy w konkursie nagrodzone też inne likiery. Wachmistrzówka to jest, myślę, też bardzo ciekawa receptura, która sięga gdzie do XIX wieku, czy nawet dalej jeszcze? Dalej, tak. Wachmistrzówka jest... No pojawiła się i znikła po prostu dosłownie, no jak wiele takich, ale wygląda na to, że była z tego względu, że bardzo często na różnych aukcjach można znaleźć te kieliszki typowe do wachmistrzówki właśnie z tym miejscem, gdzie można go zaczepić i że wachmistrz miał to przytroczone zaraz przy pasie i wiadomo, gdzieś tam butelczynę miał zakitraną i jak spotkał jakiegoś tam wyższego oficjela, no to mógł go od razu poczęstować. No tak? Jak powstała ta twoja wachmistrzówka? Opowiedz. No to ja przeanalizowałem te parę przepisów i tutaj skupiłem się na tym, że tam wchodzi w grę poza takimi typowymi rzeczami jak te goździki czy tam gałka muszkatałowa, kwestia jest skórek cytrusów. No i teraz właśnie znowu, nie wiemy jakie wtedy te cytrusy były, więc najlepiej by było, żeby wybrać takie, które są w tej chwili najlepsze. I tak na skórkę pomarańczową to wybrałem odmianę Navel, bardzo ciekawa jest taka hiszpańska odmiana, a cytryny wziąłem Primo Fiore. Czyli tutaj jest po prostu zawężenie całkowite do gatunku, do rodzaju, można powiedzieć nawet do marki, a nie, że ja biorę pierwsze z brzegu tam cytryny, tak? I ile czasu macerowania? Czekaj, bardzo krótko. Bardzo krótko, 3 dni. No, czyli to tak naprawdę każdy może niecierpliwy na lewkarz samemu spróbować tak ciekawy likier jak wachmistrzówka przygotować. Dalej mieliśmy benedyktynkę nagrodzoną. No tutaj jestem ciekaw, jak odnosić swoją benedyktynkę do tego, co dzisiaj DOM Benedictine jest w sklepach, czy ta współczesna receptura jest zbliżona do tej, którą znajdujesz gdzieś w starych księgach. Ja podejrzewam, że no, wszystkie te książki skupiają się, jeżeli oni piszą o benedyktynce, to piszą jedną ważną rzecz, że nazwa jest zastrzeżona, ale od razu potem w następnym zdaniu jest informacja, że przepis poniższy może tutaj nas zbliżyć do tego oryginału albo być udaną imitacją i tak dalej. Czyli jeżeli oni to za każdym razem podają, no to znaczy, że gdzieś tkwi jakaś tutaj zbieżność między oryginałem, którego do końca wiadomo nikt nie zna, a tutaj tymi próbami odtworzenia. No na przykład bardzo ciekawe, jeżeli chodzi o benedyktynkę, to jest właśnie to, co pisałem niedawno w Aquavite o tej benedyktynce z Helfenbergu, bo o tym się praktycznie nic nie mówi. Skład jest bardzo prosty, tam bardzo dużo, za dużo składników nie ma, a wychodzi to teraz, jak ją zrobiłem, jak ją kosztowałem, ona bardzo przypomina właśnie francuską benedyktynkę w zapachu.
Już, bo w smaku jeszcze nie będzie przypominać, bo jest jeszcze za młoda, ale w zapachu już zaczyna być ten kierunek, taki specyficzny, tam jest jeden ze składników, nie wiem, to ciężko jest go tutaj wyodrębnić, ale jest taki składnik, który się w benedyktynce francuskiej bardzo przebija i on też wychodzi tutaj w tych benedyktynkach, można powiedzieć, w tych imitacjach, tak jak są podawane właśnie w tych książkach. A co według Ciebie w benedyktynce jest najważniejsze, jeśli chodzi o taką główną nutę smakową? Czy słodycz taka miodowa, czy gdzieś rzeźkość anyżu, czy ziołowość, która buduje taką... Ja podejrzewam, że tutaj jednak kierunek ziołowy. Że tutaj ziołowy. Jednak kierunek ziołowy i dlatego ja się skupiłem, żeby właśnie wybierać różne mięty, różne bylice, no i oczywiście dawać ten wrotyć, bo ja uważam, że, znaczy uważam, to takie mam zdanie po prostu, to jest moje zdanie na temat arniki, no że ona tam za wiele to nie wniesie po prostu, no będzie nuta praktycznie żadna, jedyne będzie działanie lecznicze, a też ile by trzeba tej arniki dać, żeby ona jednak tutaj odgrywała jakąś większą rolę. A wrotycz jest dość aromatyczny, dość mocno pachnący, więc ładnie tam się wkomponuje. I na przykład z jakimś tam kardamonem czy z goździkami, no to on sobie spokojnie poradzi, bo one go nie przykryją, czyli nie wejdziemy w te rejestry tych korzennych likierów, czy nawet jakiegoś tam Bonecampa i tak dalej, gdzie jednak ta nuta korzenno-pikantna jest dość taka przewodnia, ona jest bardzo wyraźna, ona tam po prostu no, stanowi 1/3, tak, wiadomo, no bo to mamy te trzy zioła, trzy zestawy ziół, to 27 ziół, no i każdej części podzielone na te właśnie piekące, pikantne, czyli korzenne, na te gorzkie i te aromatyczne, nie? Więc tutaj to w benedyktynce tak nie gra, bo benedyktynka jednak miała inne przeznaczenie. No to był likier bardziej, no nie bójmy się tego słowa, można powiedzieć deserowy. No benedyktynka to jest likier, który ma sprawiać przyjemność, ja bym to tak no, określił. Tak. To ma być radosne. Bo na przykład Chartres już jest bardziej, zwłaszcza na przykład ten eliksir wegetal, no to jest po prostu, no to jest ciężka rzecz. To też jest bardzo słodkie, ale też jest bardzo ziołowe. To jest, można powiedzieć, no esencja. To ma być ten eliksir de long vit, także długiego życia. A czym dosłodziłeś swoją benedyktynkę? Cukrem rafinadą. Ja teraz wszystko słodzę rafinadą. Okej. A jeśli mielibyśmy przejść teraz do rzeczy już takiej bardzo zdecydowanie ziołowej, to jest twoja żubrówka. Jeśli chodzi o żubrówki, to eksperymentujesz z tego, co pamiętam, bo przysyłasz mi od czasu do czasu różne swoje wyroby do spróbowania, no to eksperymentujesz od wielu lat z różnymi pomysłami. Ten, który zgłosiłeś w tym roku na konkurs, wydał mi się szczególnie ciekawy i powiem szczerze, szczególnie smaczny. To jest żubrówka, która 2 lata, jak rozumiem, leżakowała w glinianych amforach, tak? Tak jest, tak. To już przetestowałem wpływ właśnie gliny, czy na absynt, czy na dereniówkę i stwierdziłem, że żubrówce też to nie zaszkodzi, ale wydłużyłem okres, bo przeważnie na przykład jak leżakuję dereniówkę w glinianym tutaj jakimś tam baniaczku, no to staram się, żeby to było w okolicach pół roku, tak, żeby jednak, mimo że ta glina niby nie ma wpływu, to jednak ona ten wpływ ma. Zresztą to najlepiej widać, jeżeli się weźmie jakiś arak libański, czy jakiś właśnie z krajów z Bliskiego Wschodu, gdzie jest właśnie leżakowany w tych dzbanach glinianych, a czyściutki, dosłownie można powiedzieć, po destylacji. To są kompletnie dwa inne światy jednak. I ten z gliny, no to on już idzie w kierunku absyntu, mimo że tam jest tylko anyż, a ten pierwszy zostaje dalej anyżówką. Więc coś ta glina jednak wnosi. Pytam ciebie o likier, którego nie było w konkursie, a który na mnie z twoich receptur zrobił szczególnie wielkie wrażenie, to jest Warszauer. To jest odtworzenie likieru warszawskiego chyba z 1810 roku, z tego co pamiętam. Okej. I rozumiem, że on był tak smaczny, że już nic ci jego nie zostało, żeby wysłać na konkurs. Jakie ilości ty tworzysz tych swoich likierów? No bo to rozumiem, że to wszystko to jest traktowane bardzo hobbystycznie. Robisz tak, bardzo, bardzo hobbystycznie. Ja stwierdziłem, że jeżeli można na przykład, nawet trzeba, jeżeli się produkuje czy piwo, czy wino, czy miód, to zrobić go więcej, to w przypadku likieru lepiej zrobić mniej,
a żeby to było tak, jak powinno być, niż zrobić więcej, a potem żałować, że mamy no, dużo materiału, który na przykład nie nadaje się do picia albo gdzieś nastąpił jakiś błąd i tak dalej. Czyli ten żal będzie mniejszy, jeżeli by po prostu trzeba się rozstać z buteleczką no, 0,75 czy litr, tak? A jednak zdecydowanie większy, kiedy mamy 5 litrów, no i coś tam, coś mogło później tak i niestety się nie udało. Dlatego no tak, ale jak... benedyktynkę robię co 2 lata. To jak będziesz... Jedną buteleczkę, 0,75, okoli, od 0,7 do litra. I 2 lata, żeby była ta karencja między jedną a drugą. Czyli jak teraz była na konkursie była 2017, no to automatycznie aktualnie leżakuje 2019. I na razie nowej benedyktynki nie będzie, no bo jeszcze nie jest czas. Czyli właściwie tylko robisz to dla siebie i dla przyjaciół. Tak jest. A Warszawę? Gwarantować. A Warszawera powstało bardzo mało, bo nie miałem pewności ile go będzie. I jak on w ogóle wyjdzie, więc zrobiłem tak kontrolnie to w okolicach chyba 0,5 litra niecałego, więc bardzo mało. Jest jeszcze jakaś tam no, drobiazg, ale niestety za mało, żeby na konkurs wysłać. Ale będzie odtworzony, tak? I w większej ilości. Najprawdopodobniej tak. Najprawdopodobniej będzie odtworzony. Tylko muszę tam jeszcze sprawdzić pewne składniki, czy to wszystko dobrze zagrało, bo jedyne, co mi w nim przeszkadza, no to jego takie no mało estetyczna ta barwa, bo on jednak jest taki troszkę mętnawy, nie jest klarowny, a tam niestety w książkach nie jest podane, jakie te likiery były, czy one rzeczywiście były po prostu, jakie były, a nadrabiały swoim smakiem, aromatem i na przykład kolorem, jak tam te likiery różane, czy te jakieś tam te poncze z cytrynami, no ale to jest już kwestia, tak powiem, do dogrania. Rozumiem, że jeśli chodzi o technologię, wszystkie perkolacji, filtracji, całkowicie tutaj zachowujesz te same technologie, jakie były w czasach... Tak, staram się, żeby to było zgodnie z tym, co jest podane w przepisie, czy przeważnie, jeżeli ja już sobie własną metodę jakoś wypracowałem, to trzymam się tej metody. No na przykład jeżeli mamy żubrówkę, no to trawę po prostu maceruje za pomocą wrzącej wody, czyli do buteleczki trawa z alkoholem, wrząca woda, sprawdzam temperaturę, interwały po 15 minut i powstaje ekstrakt. Nie jest to maceracja na zimno, jest to dygestia, to też nie jest, bo ta temperatura nie jest aż tak ciepła, nie jest to takie gorące, a dzięki temu może coś się zachowuje. Zresztą to samo stosowałem, kiedy barwiliśmy absynty i tak dalej. I to się też sprawdzało, że ta metoda jest jednak więcej dająca tych nut, które są w roślinie, takich, które na przykład pod wpływem jednak tej bardzo gorącej temperatury mogłyby być zniszczone. No nic, słuchaj, gratuluję Ci tych wszystkich receptur, gratuluję medali i myślę, że... Dziękuję. Spotkamy się w konkursie za rok z kolejnymi ciekawymi... Postaram się coś wystawić. Mogę zdradzić, że nastawiłem tą angielską następną. Troszeczkę zmieniłem, bo wprowadziłem jedną zmianę. A tymczasem, co w każdym numerze Aquavite, artykuły Bogumiła Rechlaka, i na temat starych receptur likierów, i na temat samych botaników, także można czytać, uczyć się i próbować odtwarzać też samemu w domu razem z Bogumiła propozycjami te różne stare receptury. No jest to niesamowita kopalnia wiedzy, tak jak powiedziałem na początku, 2 książki już z tych twoich materiałów źródłowych i z twojej wiedzy powstały. Także dziękuję. I ja również dziękuję. Do rychłego zobaczenia. Do rychłego zobaczenia, może już będzie po pandemii.